które będę miał przyjemność w dwie części dzisiaj poprowadzić, przynajmniej jeśli chodzi o te kwestie początkowe. Ja nazywam się Robert Marcin, jestem radnym miasta Lublin, część z Państwa zna mnie, ale ci, którzy mnie do tej pory nie poznali, mam nadzieję, że dzisiaj to uczynią. Na razie widzę jednego członka przyszłej Rady Dzielnicy nie ma, będzie z całą pewnością, że cieszę się za to, że to za chwileczkę będzie mówili o komplecie. Ze swojej strony chciałbym Państwu serdecznie pogratulować wyboru i uzyskania tych mandatów zaufania społecznego, misji publicznej, którą Państwo rozpoczniecie i mam nadzieję o owocnej współpracy w zakresie rozwoju dzielnicy Gronowice. Ja ze swojej strony zapewniam Państwa, że będę mocno angażował się w Państwa sprawy. Mam nadzieję, że ta nasza czteroletnia współpraca będzie bardzo owocnie kwitła. Szanowni Państwo, pozwólcie, że dalszą część posiedzenia poprowadzę siedząc. Odczytam Państwu porządek posiedzenia, a jeżeli nie usłyszę uwag do tego porządku, przejdziemy do procedowania tego porządku. Szanowni Państwo, dzisiejszy porządek, który macie Państwo przed sobą, składa się z 6 punktów. Otwarcie posiedzenia mam już za sobą. Następnym punktem będzie ślubowanie przeprowadzone w oparciu o paragraf 8 ust. 1 i 2 statutu dzielnicy. Następnie przyjęcie porządku posiedzenia. Myślę, że ten punkt możemy przeprowadzać także jako drugi punkt, ale skoro jest zapisany jako ten trzeci, to procedujmy zgodnie z porządkiem. Następnie, proszę Państwa, punkt 4, który będzie się składał z kilku elementów składowych, a więc wybór przewodniczącego Rady Dzielnicy poprzez zgłoszenie kandydatów, wybór komisji sekretacyjnej, głosowanie nad kandydatami, kandydaturami i oczywiście ogłoszenie wyników. A następnie, proszę Państwa, w porządku jest wybór dwóch wiceprzewodniczących zgodnie z procedurą wskazaną poprzednio i zakończenie posiedzenia. Oczywiście macie Państwo możliwość rozszerzenia tego porządku. Ja od razu ze swojej strony chciałbym tylko zakomunikować, że dysponujemy salą do godziny 17:30. Myślę, że jeżeli Państwo sprawnie, organizacyjnie przeprowadzicie dalsze elementy, to zdążycie, ale decyzja oczywiście należy do Państwa i ja pracuję na tym porządku, który mam przed sobą. Szanowni Państwo, mam taką prośbę, gdyby ktoś z Państwa mógł już od tego momentu protokołować. Ja wiem, że dzisiejsze posiedzenie jest nagrywane, więc może to w dużej mierze uprości nam późniejsze stworzenie finalnego protokołu, ale gdyby ktoś z Państwa mógł przenosić te nasze słowa na papier, byłby szereg zobowiązań, myślę, że to nie zaszkodzi. Szanowni Państwo, ślubowanie przed nami. Ślubowanie, proszę Państwa, odbędzie się w ten sposób, że ja odczytam rodę ślubowania. W oparciu o to wywoływać będę w porządku alfabetycznym Państwa radnych, którzy będziecie mówili słowo ślubuję. Jeżeli ktoś z Państwa chce do tej formuły dodać taki również punkt, to oczywiście jest to również możliwe. Szanowni Państwo, proszę o wstanie. Ślubuję uroczyście, jako członek Rady Dzielnicy Gronowice, pracować dla dobra i pomyślności miasta Lublin i dzielnicy Gronowice. Działać zawsze zgodnie z prawem i interesami miasta Lublin i dzielnicy. Postępować godnie i rzetelnie. Troszczyć się o sprawy mieszkańców dzielnicy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań dzielnicy. Pan radny Czapczyński Waldemar Piotr. Przysięgam. Tak się zachowuję. Ślubuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Futa Krystyna. Pan radny Grodzielewski Mariusz Wojciech. Ślubuję, tak się zachowuję. Pan radny Ogrusiewicz Hubert Zbigniew. Ślubuję, tak się zachowuję. Pan radny Połeś Ireneusz. Ślubuję, tak się zachowuję. Pan radny Bojanek Andrzej Marek. Ślubuję, tak mi dowolę ślub. Pan radny Dolina Dariusz Andrzej. Ślubuję, tak. Pan radny Dronki Jerzy Dariusz. Ślubuję. Pani radna Księżopolska Bachmatiuk Hanna Krystyna. Ślubuję. Dziękuję. Pani radna Bochnierz Danuta. Ślubuję, tak mi dowolę ślub. Dziękuję. Pan radny Ignacy Marian. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
Dziękuję. Pan radny Szyszko Andrzej Zemun. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Tutka Grażyna Anna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Grona Paweł Stanisław. Nieobecny. I pan radny Ziegler Marian Stanisław. Dziękuję bardzo. Przysięga przygotowanie zostało przyjęte. Tytułem wyjaśnienia osoba, która nie złożyła ślubowania, uczyni to w trybie dalszych prac radnej dzielnicy. Oczywiście nie do końca był to jednak porządek alfabetyczny, ale kierowałem się tym, co znajduje się przede mną w zapisie. Mam nadzieję, że w żadnej mierze nie zakłóciło to treści przyjętej formuły. Pozwólcie Państwo, że naszą część poprowadzę siedząc. Szanowni Państwo, myślę, że możemy teraz przyjąć porządek posiedzenia. Jeżeli nie usłyszę uwag, uznam, że taki porządek możemy procedować. Oczywiście możliwość rozszerzenia porządku jest w każdym momencie, nie tylko w tym. Niemniej to, co znajduje się przede mną i to, co znajduje się w zapisach z Państwem, obowiązuje nas w sferze procedowania końcowego. Państwo, jak rzekłem wcześniej, nie macie możliwości w każdej chwili rozszerzyć ten porządek. Szanowni Państwo, przechodzimy zatem do wyboru przewodniczącego Rady Dzielnicy w oparciu o paragraf 10 ust. 1 statutu dzielnicy. Zgłoszenie kandydatów. Proszę Państwa, tytułem wyjaśnienia. Zapraszam. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, pozwólcie, że troszeczkę odejdę zatem od formuły, którą mamy, ponieważ Pan Radny przybył w tym momencie. Przed chwilą mieliśmy punkt, który obejmował ślubowanie. Ja pozwolę sobie od Pana Radnego również tą kwestię przyjąć. Przeczytam formułę, rotę przysięgi. Może Pan słowo ślubuję wzbogacić o formułę tak mi dopomóż Bóg, ale nie musi Pan tego czynić. Słowo ślubuję jest warunkiem sine qua non. Ślubuję uroczyście jako członek Rady Dzielnicy Bronowice pracować dla dobra i pomyślności miasta Lublin i dzielnicy Bronowice, działać zawsze zgodnie z prawem i interesami miasta Lublin i dzielnicy, postępować godnie i rzetelnie, troszczyć się o sprawy mieszkańców dzielnicy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań dzielnicy. Ślubuję, tak mi dołącz Bóg. Dziękuję bardzo. I jesteśmy w kompleksie, szanowni Państwo. Bardzo proszę. Jesteśmy w punkcie tak, wybór kandydatów na przewodniczący Rady Dzielnicy. Bardzo bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Pan Przewodniczący. Ja chciałem przedstawić, czy zaproponować kandydaturę Pani Krystyny Futy, obecnej Przewodniczącej. Chcę to uzasadnić kilkoma zdaniami. Otóż przez ostatnie 4 lata tak się szczęśliwie złożyło, że z Panią Przewodniczącą bardzo dobrze nam się współpracowało, nie tylko nam, ale i właśnie i z Radą Miasta, i z Panem Prezydentem. Efekty tego widać. Mam nadzieję, że Pana zdanie. Dalsza... Nie, proszę Panie Radny przerywać, każdy ma prawo zgłosić kandydata i powiedzieć Panu swoją opinię. W związku z powyższym, tak jak wyżej proponuję na przewodniczącą, na kandydata na przewodniczącą. Mam nadzieję, że będzie przewodniczący. Pani Krystyna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są inne zgłoszenia? Rozumiem, że Pani Radna zgłasza kandydaturę Pana Radnego Andrzeja Szyszko. Mamy dwóch kandydatów. Bardzo proszę. I Pani Radna Danuta Bogusz. Pan Radny będzie zabierał głos w związku z kandydaturą Pani Krofnia. Ja rezygnuję na rzecz Pani Krofnia. Moje skandowanie. Popieram kandydaturę Pani. Zaraz przyjmę od Państwa oświadczenie woli. Rozumiem, że jest to ostateczne zdanie Pana Radnego. Wszystkich kandydatów będę pytał teraz, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Szanowni Państwo, Pani Radna Kuta, czy wyraża Pani zgodę? I Pani Radna również. Przepraszam, zgodę. Dobrze. Zatem proszę Państwa, zakończyliśmy procedurę wyłaniania kandydatów. Mamy dwóch kandydatów, raczej dwie kandydatki. W tym momencie prosiłbym Państwa o zgłaszanie kandydatu do wyboru, celem wyboru Komisji Współpracyjnej. Pan Marian Ziegler. Pan Marian Ziegler, dziękuję bardzo. Proponuję Pana Marusza Grądzielskiego. Pan Radny Grądzielski, tak? Chciałbym zgłosić Pana Andrzeja Bojanka. Dziękuję, nie przyjmuję. Pan Radny, proszę. Nie przyjmuję Pan, tak? Natomiast proponuję Pana kolegę Jurka Dąbę. Dobrze.
Pan radny, rozumiem. Są trzy osoby zgłoszone, komisja sprzedawania składać jeszcze osób, proszę Państwa. W takiej sytuacji, jeżeli Państwo wyrazicie zgodę, co teraz zapytam, możemy głosować en bloc, ale możemy też głosować indywidualnie. Decyzja należy do Państwa. Proponuję głosowanie en bloc, chyba że będą uwagi, wówczas przeprowadzimy procedurę głosowania w oparciu o każdą kandydaturę. Nie słyszę uwag, uznaję, że jeżeli Państwo wyrazicie zgodę na głosowanie, uczynimy głosowanie en bloc. Czy Pan Radny Grąg wyraża zgodę? Tak. Wyraża. Czy Pan Radny Zimmer wyraża? Wyraża. I czy Pan Radny Grąg wyraża? Dziękuję Panu najuprzejmie. Szanowni Państwo, możecie się ukonstytuować. Teraz jest wyrok przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. W tym momencie. A my przechodzimy, proszę Państwa, do cierpliwego wyczekiwania, co ustawi nam Komisja Skrutacyjna. Możemy w tym momencie zrobić potrzebę, gdyż dalej procedura nie posunie się u nas dobrze, kiedy komisja skrutacyjna nie wyłoni przewodniczącego i... Aha, bardzo proszę, tak. Proszę Państwa, wybór przewodniczącego Rady Dzielnicy głosujemy poprzez postawienie tylko jednego znaku X w kolumnie za wyborem przewodniczących kandydatów. Przy innych kandydaturach mogą Państwo zaznaczać, że są przeciw lub wstrzymać się od głosu. Wybór w ogóle wiceprzewodniczącego, który mówi oczywiście o wyborze wiceprzewodniczącego. Rozumiem, że komisja skrutacyjna ukonstytuowała się i wybrała przewodniczącego. To z Pan zostawił tam przed Panem Rady. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym teraz z ministrem pracowników Urzędu Miasta poprosić Pana Przewodniczącego i wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej od nas i pobranie stosownych druków, które pomocne nam będą w dokonaniu procedury głosowania. Thank you.
Proponuję też, żeby przeliczanie głosów odbyło się w miejscu, gdzie panowie w tym momencie pracujecie, jak
głosowanie zostanie przeniesione w drugi koniec naszej sali. Proszę o sprawdzenie, czy nie ma żadnych uwag do tychże kart i czy każda z nich jest postępowana. Gdy jakieś uwagi były, to proszę od razu mi sygnalizować. A pana przewodniczącego poproszę przed rozpoczęciem procedury głosowania o pokazanie głosujących urny, że jest pusta, że jest środek i procedury poprawności głosowania zostały w 100% przygotowane.
Tam raz z kamerą nie pojedzie na to komisję, tak, czy coś ma to pójść na nie. Ja myślę, że powinno być. Najważniejszy jest program i jego realizacja. Na razie programu żadnego nie ma. A raz zły, pan zarówno nam pomoże. No już nie macie sensu stricte państwo radnego stronowego, więc no nie mamy plan, mamy plan. Ta przyjemność oczywiście w siłu rzeczy. Proszę państwa, chciałabym bardzo doskonale, że radny zajmuje się sprawami wszystkich dzielnic. Ale jest dla każdego radnego się taki radniczego terenu zawsze. I zawsze szczególnie... Ja nie będziesz na tym rynku, panie. Właśnie. Ja nie będziesz na tym rynku. Nie zwalnia, nie z odpowiedzialności. I z tej misji publicznej, jest odpowiedzialny za całe miasto. Ale też ze wskazaniem oczywiście kręgu, z którego się dostało. Kiedy stawiam również na wsparcie. Bardzo popieram, film rewelacja z Piłsudowskim Radarem Zimmerem. Film rewelacja. Również wychowałem się do dnia. Oczywiście. Zapraszam na mecze. No, przyszło to czasu, to czasu. Teraz to już na arenie. Tak, ja zgłaszam kolegę Darka Doliny.
pana panią przewodniczącą, która nie została przewodniczącą, panią Kustaną, która jest radną Kustaną. Pan przewodniczący. Pytam państwa kandydatów, czy wyrażają zgodę. Tak. Proszę. Proszę państwa, komisja skrutacyjna poproszona jest w tym momencie jeszcze raz o podejście do nas i pobranie protokołu do głosowania, ale uzupełnienie tych kart o trzy nazwiska. Tak, proszę państwa, komisja skrutacyjna państwu wszystko powie, ale wybieramy dwóch wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy, głosując oczywiście spośród trzech kandydatów. Czyli głos, proszę państwa, będzie ważny, jeżeli oddacie państwo, czy postawicie państwo przy jednym bądź dwóch nazwisku. Głos będzie nieważny, jeżeli państwo nie postawicie krzyżyka w ogóle, bądź postawicie krzyżyk czy trzech. Czyli by głos był ważny, maksymalnie zakreślacie państwo dwie kandydatury, minimalnie jedną. Wszystko jest.
Dziękuję.